Kochani mieszkańcy Lubania, po dłuższej przerwie wracamy do Was z wideoinformatorem. W tym wydaniu Grzegorz Wieczorek opowie o swoich najnowszych decyzjach i wyjazdach, a dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu o Sudeckim Festiwalu Minerałów. Park na Kamiennej Górze jest miejscem wyjątkowym nie tylko dla Lubanian. Burmistrz Grzegorz Wieczorek rozpoczął urzędowanie od postanowień, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, podnosząc walory turystyczno-rekreacyjne parku na bazaltowym wzgórzu. Jedną z pierwszych decyzji, jakie powziąłem po objęciu urzędu, było zaprzestanie budowy punktu widokowego na Kamiennej Górze. Tą kwotę, 500 000 zł, postanowiłem przeznaczyć na dalszą rewitalizację parku na Kamiennej Górze. Mineralna nawierzchnia wybrana podczas budowy odcinka lubańskiej pętli rowerowej wkrótce pojawi się na pozostałych alejkach parkowych. Planowany remont miejskiego amfiteatru obejmie wyburzenie budynku przesłaniającego szkołę muzyczną. Ponieważ uważamy, że amfiteatr powinien również prezentować piękno nie tylko terenu, który jest wokół, ale również i górnej części korony, żeby odsłonić ten bardzo ładny budynek, który mamy na szczycie Kamiennej Góry. Początek kadencji burmistrza Wieczorka to także intensywne spotkania z samorządowcami, nie tylko z Polski. W Libau odbyło się takie spotkanie, gdzie podczas warsztatów terenowych, gdzie podczas zajęć staraliśmy się stworzyć jedną wspólną strategię reklamy tych 6 miast łużyckich. I jeszcze jednym spotkaniu wziąłem udział, mianowicie w Związku Miast Polskich, gdzie nawiązałem współpracę z prezydentami, z burmistrzami w innych miast na terenie Dolnego Śląska, gdzie wspólnie razem przedstawiliśmy na tym spotkaniu z ministrem finansów stanowisko naszych samorządowców co do reformy finansów, które planowane są w stosunku do samorządów, planowane są w przyszłorocznym budżecie państwa. Ponadlokalna współpraca pozwala ubiegać się o fundusze na realizację wspólnych projektów. W nadchodzący weekend Lubań będzie mineralogiczną stolicą Polski. Sudecki Festiwal Minerałów po raz 6 zgromadzi nie tylko mineralogów, ale i wszystkich ciekawych świata zaklętego w kamieniach. Festiwal znów zachwyci kolorami, muzyką oraz nauką, podanymi w nietuzinkowy sposób. Jednym z jej największych atutów są spektakularne, profesjonalne i wyjątkowe w skali Polski wystawy minerałów. W tym roku spróbujemy Was zachwycić turmalinami z Madagaskaru. Pokażemy niezwykle kolorowe, przypominające kalejdoskop, minerały o ogromnej wartości. Niektóre eksponaty kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, choć najbardziej zdumiewa moc natury, która stworzyła takie kunsztowne cuda. Obok turmalinowego kalejdoskopu zaprezentujemy ogromną liczbę okazów, które przypominają arcydzieła sztuki. Giełda minerałów i biżuterii, geostrefa, targ rękodzieła, targ staroci, strefa zabawy, żarciowozy, wycieczki historyczne i geologiczne, koncerty w ramach Lawy Dni Lubania. Będzie się działo tak wiele, że nie wypada nie wziąć udziału.